Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam ogromną przyjemność podzielić się z Państwem, jak firma Google Cloud realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju i jaki to ma, takie dobre słowo na dzisiaj, jaki to ma impact na Zieloną Agendę Polski. I proszę Państwa, cała historia zaczyna się w roku 2007, kiedy firma Google postanawia być firmą carbon neutral. I na początku to tylko są zakupy offsetów węglowych, co robiło również wtedy wiele firm. Natomiast już w roku 2010 doszliśmy do wniosku, że nie ma to takiego impaktu, jakbyśmy oczekiwali. Nie ma to wpływu jednak na ślad węglowy. W roku 2010 Google postanawia wejść w umowy strategiczne zakupu energii z odnawialnych źródeł na skalę globalną. Ciągnie z tym sobą również inne firmy, które podążają tym trendem. I w roku 2017, to jest taki dla nas kluczowy rok bardzo, w 2017 uzyskujemy taki wynik, tutaj fajnie to wygląda, 100% otrzymujemy się z takiej odnawialnej energii. I można powiedzieć, że to już by było wszystko, nie? Na ten temat. Niemniej, na tym nie kończymy naszej strategii. W roku 2020 znowu dochodzimy po jakiejś analizie, że to nie do końca rozwiązuje problem dekarbonizacji. I aktualniamy naszą strategię do takiego poziomu, który się nazywa 24/7, żeby być wolnym od śladu właśnie węglowego, żeby być w pełni carbon neutral. I tak jak mówiłam, 2017, bardzo ważny rok, ale też jak spojrzymy sobie na te słupki, to zapotrzebowanie na nasze usługi również rosło, czyli nasze zapotrzebowanie na tą energię również rosło, czym pociągnęliśmy kilka innych również firm z nami. I pojawia się ten 2020, następna decyzja. I co robimy w tym 2020? Okazuje się, że żeby przejść na taką strategię 24/7, to jest poważny problem do zaadresowania i musimy trochę inaczej podejść do tego, bo okazuje się, że na przykład wyzwaniem jest geografia. Wyprodukowanie zielonej energii i przetransportowanie jej do miejsca, gdzie ona będzie skonsumowana, okazuje się, że jest problemem, że to jest nierabialne. I takim przykładem na przykład jest Norwegia, która eksportuje de facto 4 razy więcej certyfikatów niż samej energii. Następnym wyzwaniem jest sama praca na przykład data center. Data center swój pobór energii ma na poziomie płaskim. Można powiedzieć, że to jest cały czas ten sam odbiór. Natomiast produkcja energii z farm wiatrowych, jak wiemy, zależy od wiatru. No i teraz jest to wyzwanie właśnie, że musimy te gapy zapełnić właśnie energią ze źródeł konwencjonalnych, czyli z węgla. Idąc dalej, jak przejść właśnie do takiej strategii 24/7? To jest właśnie to wyzwanie, przy którym jesteśmy, do którego zmierzamy, żeby dojść w roku 2030. Dlaczego to jest ważne? Uważamy, że to jest jedyna metoda, żeby faktycznie transformować system energetyczny. I gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj, proszę Państwa, to jest taki zrzut na koniec 2022 roku, gdzie mogliśmy powiedzieć, że 64% naszych data center jest już takie zielone, że doszliśmy do tego, że mamy 7 data centrów, które są w 90% zielone. I gdzie jest ta agenda teraz Polska? Z przyjemnością muszę powiedzieć, że w tamtym roku podpisaliśmy, pod koniec roku 2023, podpisaliśmy poważny kontrakt z grupą PAK na odbiór energii właśnie z odnawialnych źródeł. W pierwszej fazie są to 42 MW, w drugiej fazie jest to 50 MW i chcemy dojść do takiej konsumpcji rocznej na polskie data center na 108 MW-godzin rocznie, gigawattogodzin rocznie. Jak to wpływa na nasze data center polskie? Ja wiem, że to jest skomplikowany grid, ale mniej więcej chodzi tylko, żeby pokazać Państwu, że przechodzimy z naszym data center od 27% do 80% w przyszłym roku. Oczywiście robimy to, że wdrażamy też naszą technologię. Przede wszystkim przenosimy te workloady z data center, które możemy, do data center, które są bardziej zielone. Jak najbardziej zatrudniamy uczenie maszynowe. Tutaj mamy taki przykład właśnie zatrudnienia modelu DeepMind, żeby przewidzieć, jaka jest predykcja prądu z produkcji z wiatru, 30-60 godzin przód. Mamy też projekt, który się nazywa Sunroof, który u nas definiuje, jak pokryć albo gdzie pokryć
panele słoneczne, żeby jak najbardziej podnieść efektywność. I również mamy technologię, która pozwala analizować właśnie sieci transmisyjne. Ja tutaj dziękuję, bo widzę, że mi się skończył czas. Serdecznie zachęcam do wejścia w taką właśnie agendę, zieloną polską agendę, i zapraszam na panel, który poprowadzi mój kolega Jarek Zarychta, dotyczący właśnie tego tematu. Dziękuję.